Witajcie, tu Toma RC. Failsafe, czyli takie wyłączenie awaryjne, to jest ważna kwestia. Warto przed każdą, może nie przed każdą jazdą, ale każdy nowy model rozpakowany sprawdzić pod tym kątem. I teraz zobaczcie, jak to można w najłatwiejszy sposób zrobić. Generalnie chodzi o to, że gdy z jakiegoś powodu stracicie na przykład zasięg albo wyczerpią się, nie wiem, baterie w nadajniku, coś się wydarzy, to model powinien się automatycznie zatrzymać. Jak to sprawdzić? Czy taki failsafe jest włączony? Bardzo prosto, ustawcie go sobie na model na jakimś stojaku, tak żeby koła mogły swobodnie poruszać się w powietrzu i włączamy gaz, jednocześnie wyłączamy nadajnik. W tym momencie akurat na tym odbiorniku widać, że uruchomił się failsafe. Dioda mruga, czyli wszystko jest ok. I teraz nie ma reakcji żadnej, oczywiście nadajnik jest wyłączony. Natomiast gdy go włączę z powrotem, o, odzyskuję z powrotem kontrolę. Jeszcze raz daję gazu, czyli jadę modelem. Wyłączyłem i model automatycznie stanął. A za chwilkę pokażę Wam, jak ustawić failsafe akurat w konkretnie przy tej aparaturze w modelu HPI Jumpshot. Mam tutaj aparaturę TF40 i do tego odbiornik RF40WP. Tutaj mamy przykład modelu, gdzie nie jest włączony failsafe. Uwaga, włączam teraz, daję gazu. Wyłączam nadajnik, a sprzęcik nadal jedzie i nam ucieka potencjalnie na ulicę, w przeszory czy gdziekolwiek, także jest to niebezpieczna sytuacja. Włączam z powrotem nadajnik. Gdy jest włączony, to wszystko jest ok. Także tutaj failsafe nie jest włączony. Zaraz pokażę Wam, jak go uruchomić. Musimy odkręcić, dostać się do odbiornika, odkręcić te dwie śrubki na początek i zaraz jesteśmy z powrotem. Ok, zdjęliśmy sobie obudowę. Od razu przypomnę, że w momencie, kiedy będziecie z powrotem ją zakładać, sprawdźcie sobie tutaj tą uszczelkę, tak żeby dobrze leżała, żeby nadal był taki splash odporny czy wodoodporny, łamany przez wodoszczelny ten pojemnik. Ok, widzimy teraz, że dioda na odbiorniku pali się ciągłym światłem. Procedury te uruchamiania failsafe'a są opisane, owszem, w instrukcjach, ale raz, nie zawsze są opisane niestety po polsku. Dwa, z mojego doświadczenia, no, nie zawsze to tak fajnie działa, jak to jest wszystko tam rozrysowane. Także czasami trzeba pokombinować. Bierzemy sobie coś, z czym będziemy mogli tutaj wcisnąć ten przycisk setup. Wciskamy. Zaczyna mrugać, puszczam i wciskam jeszcze raz. I uruchomione. Sprawdzimy, czy faktycznie. Ruszam, wyłączam nadajnik. Tak jest. Pulsacyjny sygnał oznacza, że failsafe załączony, jesteśmy bezpieczni.